Cześć wszystkim, jesteśmy przed warsztatem Autogama. Dzisiejszym naszym gościem jest Abradab, który jest pionierem polskiego rapu, członek ekipy Kaliber 44. Przyjechał do nas w pięknym BMW, świeżo sprowadzonym ze Stanów. Siemanko. Abradab, może powiesz nam coś więcej o tym modelu, dlaczego zakupiłeś go, co byś chciał w nim zmienić? To jest BMW F22, dwójeczka, dwulitrowa, benzyna, twin turbo, 245 koni. Sprowadzona świeżo, aczkolwiek oczywiście z drugiej ręki. Zależało mi przede wszystkim na tym silniku. Potrzebowałem samochodu niedużego do miasta albo do podróży po Polsce samemu, maksymalnie 2 osoby, więc zależało mi tutaj na wielkości. Dlatego wybrałem dwójkę zamiast czwórki. Każdy centymetr się liczy, żeby niepotrzebnie za sobą nie ciągnąć blachy. Także mam w nim wszystko to, na czym mi najbardziej zależało. Czyli ten silnik, o którym wspomniałem, sensowny przebieg, jeszcze nie zbyt duży, napęd na 4 buty, automatyczna skrzynia biegów, szyberdach, jasna skórka w środku. To, co mi się nie podobało, czyli biały kolor, zostanie zmienione, oklejone elegancko folią. No, super. A tutaj jesteśmy w związku w tym momencie z reflektorami, które, jako że samochód jest amerykański, no to po pierwsze, nie posiadają ksenonów, no co po prostu nie jest zbyt bezpieczne i troszeczkę odbiera komfortu w jeździe wieczorem. No i druga rzecz, świecą mu się podczas jazdy na światłach mijania, świecą mu się non-stop kierunkowskazy na pomarańczowo. Takie obrysówki, które są znane ze wszystkich samochodów amerykańskich. Ani również nie jest to ładne, bo samolotem nie jestem, ani nie jestem absolutnie przekonany, czy jest to legalne. Przepisy są dość dwuznaczne w tej kwestii, ale po co? No my się tym zajmiemy na pewno. Czego oczekujesz od swoich reflektorów? No przede wszystkim bezpieczeństwa, przede wszystkim, żeby światło było jasne. Zobaczymy również tutaj, proponujecie mi różne modyfikacje w stylu pomalowania troszkę na czarno. No jestem otwarty na sugestie, nie brałem tego wcześniej pod uwagę, ale jeśli może to wyglądać do całości fajnie, ponieważ ma być matowo zielony z czarnym dachem, to myślę, że te czarne wstawki mogą być również ciekawe. Mm-hmm. Coś już wiemy o naszych reflektorach BMW serii 2. Charakteryzują się tym, że samochody ze Stanów zazwyczaj mają bardzo ubogie wersje oświetlenia. Tak jak w tym przypadku nie widzimy żadnych soczewek. Prosty reflektor halogenowy, który daje duże pole do popisu dla nas dzięki naszym modyfikacjom. Kierowca potwierdza, że reflektory w tym przypadku świecą jak świeczki po zmroku. Dokładnie tak. Miałem okazję dopiero 2 razy jechać po zmroku, ale czekam na efekt. Super, to my zabieramy się do roboty. W Autogamie uważamy reflektory za oczy naszych pojazdów, gdyż są odpowiedzialne za bezpieczeństwo nasze na drodze oraz za postrzeganie naszych pojazdów przez innych użytkowników dróg. Modyfikacja, jaką dokonaliśmy w tym reflektorze, to jest montaż soczewek biledowych do pospolitych, halogenowych. Zrobiło to niesamowitą furorę. Dołożenie heksów, ringów, które są dedykowane do tego modelu, znakomicie odmładzają ten samochód. No i przede wszystkim malowanie wnętrza. To jest w pełni recepta na sukces. Korzystając z faktu, że autko stało u nas kilka dni, Abradab zdecydował się na oklejenie samochodu folią 3M Zielona Sosna. Dokonaliśmy to dla niego w ramach współpracy. Kilka dni później, jak do nas trafił Abradab ze swoim samochodem, jest auto gotowe, coś w stylu Pimp My Ride. Zaraz pokażemy, co z tego wyszło. Pokazuj. Zapraszam. Dzika! No! Dobry dzik! No! No pięknie! Co ci powiem? Już nie, no, no. Rewelacja. I jakie wrażenia?
No wiesz co, powinienem stać tutaj do kamery chyba i mówić, ale nie mogę przestać patrzeć. No, dla mnie absolutna rewelacja. Samochód był taki niepozorny, bo był biały, ja akurat za białym nie przepadam, więc w ogóle nie zwraca uwagi. No kolor wyszedł świetnie. Wiedziałem, że chcę zielony, ale zastanawiałem się, czy ten będzie dobry, no jest absolutna rewelacja. Lampy robią mega robotę, po prostu odjęło mu z 5 lat co najmniej od razu i podkówki, i tutaj widzę, pomalowali się na czarno, po prostu no świetny. Dzik totalny. Zresztą znaczek też jest zmieniony, niebieskiego nie ma, także jest wszystko czarne. Oklejona nerka. No, zostaje mi po prostu przywyćpione. Wszystko. Genialna robota. Wszystko na temat, polecamy się na przyszłość. Tak oto prezentuje się nasze auto po modyfikacjach. Dziękujemy naprawdę za zaufanie, jakim obdarzyłeś nasz warsztat i pozwoliłeś nam wykonać modyfikację. To ja dziękuję. Gratulacje. Genialna robota. No, dzięki całej ekipie Autogamy, naprawdę jest absolutnie znakomita robota, jestem zachwycony. Ruszam tym w miasto, z tyłu głowy nowy taryfikator. Pozdro.